O Boże, co to jest? Nie mam pojęcia. Nadreaktywny, kojarzy mi się to z jakimś atomem. Nadreaktywny, pęcherz? No pęcherz, no to pęcherz przewodów moczowych najbardziej mi się kojarzy, ale nadreaktywny? Pęcherzek żółciowy, wiem gdzie, ale ten nie wiem, poddaję się. Być może jestem jeszcze za młody, żebym już o takich rzeczach wiedział. Nie wiem, naprawdę. Panów po 30, po 50. Czy prostata tak zwana, tak? To się to nazywa? Dużo na przykład kobiety mają w okresie menopauzy. Mężczyźni też mogą mieć dzieci, też mają problemy. Starszych ludzi i kobiet w ciąży. No na pewno nie jest to nic przyjemnego, jeśli fizjologia człowieka jest zaburzona, to wydaje mi się, że nie ma się czym chwalić na pewno. I wstydliwy, dlatego że uciążliwy może, że uciążliwy i sprawia kłopot w miejscach publicznych. Często się zdarza tak, że są ludzie, którzy załóżmy boją się wyjść do sklepu czy gdziekolwiek, bo właśnie mają problem z pęcherzem. Jak się ulatnia, to i zapach wokół człowieka, jakąś higienę trzeba dodatkowo jakoś zabezpieczać się. Szczególnie u kobiet, wie pan. Często im się zdarza. Nie przejmowałbym się. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No nie wiem. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Idź do lekarza. Ja mam dobry, całe szczęście. Mnie to nie dotyczy. Mimo tych lat mam zdrowy pęcherzyk, także... Na pewno udałabym się do specjalisty i to bardzo szybko. Nawet korzystając z opieki prywatnej. To następuje powoli. Każdy powinien uważać. No na przykład ja wiem, że mam i już zaczynam o to dbać. Dla mnie nie. Jakbym miała niereaktywny czy tam aktywny zbyt, to bym po prostu część tej sikała, poszła do lekarza i problem z głowy. No na pewno jest to wstyd, bo jesteśmy nietolerancyjnym narodem. Łatwiej jest kogoś wyśmiać i go skrytykować zamiast pomóc. U nas są tematy tabu, o których się do tej pory nie mówiło, ale nareszcie wychodzą, że tak powiem, na światło dzienne i często zaczynamy mówić o tym. Każdy jest taki sam. Każdy z nas, panowie są tacy sami, kobiety są takie same. Czego się wziąć do lekarza iść? Nie, bez przesady. Nie byłby to temat tabu. Mam chorobę, więc o niej mówię. Jak się wyedukuję, to mi łatwiej z nią żyć. A najlepiej wyleczyć.